Witam wszystkich, z tej strony Spektra i mój śliczny Smok i witam Was w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu. Jesteśmy w liceum tym razem, tak jak obiecałam, i mamy ślicznego Smoka, zobaczcie jaki słodziak. No dobrze, wróćmy do odcinka. Debra okazała się być groźnym przeciwnikiem. Dokładnie. Czas pokazać Debrze, kto tutaj rządzi. Masz o tym nikomu nie mówić. Na razie to jedyna rzecz, jaką na nią mam. Ale znajdę sposób, żeby sama się wygadała. W międzyczasie staraj się nie przyciągać problemów. Okej. Co za szczęście, że Rozalia jest po mojej stronie. Czuję się mniej osamotniona. Ale nie mam zamiaru stać z założonymi rękami, podczas gdy ona wysila się dla mnie. Dokładnie. Jeżeli jej były gitarzysta nie może przyjść, to jest jeszcze jedna osoba, która mogłaby wszystkim wytłumaczyć, kim tak naprawdę jest ta dziewczyna. Nathaniel. Oj. Nie wiem, czy Nathaniel będzie chciał się jej... Mam nowe zadanie. Jakoś mi to wszystko tutaj się nie ten... Jeśli chodzi o nasze zadania, to wyglądają tak. Mamy porozmawiać z Nathanielem i znaleźliśmy już wróżkę. Okej. Zaraz, ile mamy PA? Dobra, PA mamy spoko, gorzej z pieniędzmi. No musiałam kupić sobie ubrania na studiach. A więc, czego od Ciebie chciała? Czemu się tym interesujesz? Trochę się martwię, to wszystko. Wiem, że Debra już raz Cię zraniła. W przeciwieństwie do innych, potrafię sam sobie radzić, nie przejmuj się mną. To nie zmienia faktu, że się martwię. Jak chcesz, tylko nie przychodź się później skarżyć. Mimo wszystko uważaj na siebie. Tego może też wkurzyć? To jeszcze bardziej może go wkurzyć. Może to? Sprawdźmy. Och, nic się nie zmieniło? To może lepiej... Lepiej zajmij się sobą, nie usłyszałem niczego dobrego na Twój temat. Wszyscy się mylą, nie zrobiłam nic złego. Przecież mnie znasz, Castielu. Cała szkoła się myli? Chcesz powiedzieć, że wszyscy jesteśmy debilami? Nie to miałam na myśli. Jeju, jak on jest denerwujący. Jak on może tak myśleć? Gdzie jest Nathaniel? Musimy doprowadzić ten odcinek do końca. Widziałaś dzisiaj Castiela? Tak. Zmienił wygląd. Widać, że naprawdę nie jest dzisiaj w dobrej formie. Sądzę, że powrót tej panny poruszył go bardziej niż można było przypuszczać. Dopóki nie rzuci się znowu w jej ramiona, to byłoby głupie z jego strony. Był naprawdę przybity, gdy odeszła. Na jego miejscu nie wchodziłbym drugi raz do tej samej rzeki, ale nie mówmy już o nim. Co z tobą? Czujesz się już lepiej? Przeszły ci stany depresyjne. Ojej. Niby jak mogłoby być lepiej? Odzyskałam płomyk nadziei. Jest jeszcze gorzej niż wcześniej. No nie ma sensu się żalić, myślę. Zastanawiam się nad niby jak mogłoby być lepiej, albo odzyskałam płomyk nadziei. A może to? To jest takie pozytywne. I w sumie Rozalia nam pomaga. Nieźle. Naprawdę? Nathaniel dobrze wie, do czego ona jest zdolna. Poproszę go, żeby mi pomógł. I myślisz, że się zgodzi? Oczywiście, po tym, co mu zrobiła, musi być strasznie wkurzony. Ja nie wiem, czy Nathaniel będzie się chciał w to mieszać. Nigdy nie słyszałem, żeby mówił o Debrze. To pewne, że nie spędzam z nim zbyt wiele czasu, ale z tego, co wiem, to unikał tego tematu. No jakby ktoś posądził kogoś o coś takiego, to ja się nie dziwię. Bo nikt mu nie uwierzył, ale mi tak. Nie sądzę, żeby to było takie proste. Mimo wszystko chcę spróbować. Spoko. Ta nasza postać. Okej. Nie wiem, gdzie może być Nathaniel, tak szczerze. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało, bo tutaj cały czas remonty u mnie. A za 2 dni wyjeżdżam i muszę nagrywać. I dlaczego tu jest taki czarny ten? Co się stało? Powiedz, Kentin, wróciłbyś do swojej byłej, gdyby cię o to prosiła? Do mojej byłej? Ale ja nie mam żadnej byłej. Nigdy nie miałem. Nigdy nie miałeś dziewczyny? Bo sam tak chciałem. Haha, co za wstyd. Mogłam się tego spodziewać. Pomimo pozorów jesteś prawdziwym nowicjuszem. Uch, jakich pozorów? Okej. Wyobrażam sobie, teraz gdy jesteś przystojny, dziewczyny pewnie cały czas chcą się z tobą umawiać, tak jak to było z Amber. Nie wiem, czy teraz, gdy jesteś przystojny, to nie wyjdzie trochę chamsko, ale w sumie te na początku też są chamskie, więc... Wyobrażam. Nie, te dwa są takie złe. To była tylko zemsta. Nigdy z nią nie chodziłem. Okej, zakończę dyskusję. Trochę straszna zemsta, ale z drugiej strony w sumie... Co się stało Castielowi? Chciał zrobić to, co Kentin? Jeżeli tak, to zawalił swój level up. Miał ochotę zmienić wygląd dla kogoś. On też ma brata, który w weekendy zmusza go do chodzenia na shopping? Nie, to z innego powodu. Poza tym jest jedynakiem. Ale ma fajnego psa. Co za pech. To musi być strasznie nudne, jak się mieszka tylko z rodzicami. Z rodzicami też nie mieszka, są za granicą. Naprawdę mieszka sam? Nie do końca. Ma psa. I wszystko jasne. To dlatego jest taki zielony, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Ty też nie jesteś zbyt uzdolniony w tej dziedzinie. Nie nabijaj się, ma swoje powody. Nigdy nie patrzyłam na to z tej strony. W sumie nigdy nie patrzyłam na to z tej strony, ale może jednak... Brońmy Castiela. Jeju, te dialogi w Słodkim Flircie są wyjątkowo trudne. W ogóle, co myślicie o tym, żeby nagrać na stream Słodki Flirt? To od razu będziecie mi mówić, co mam robić, co mam wybierać i w ogóle. Tak będzie może szybciej. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. I nie wiem nadal, jak potoczą się dalsze próby streamowania. Czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Ale może wyjdzie. Zobaczymy. Nie wiem, zastanawiam się nad tymi dwoma. No bo to nie. Nie wiem, czy powinnyśmy bronić Castiela. Dobra, nie nabijaj się. Ma swoje powody. Nie zaprzeczasz, a więc myślisz to samo, co ja. Zakończ dyskusję. No dobra, troszeczkę. Jeju, dlaczego oni coś tutaj... No, denerwujące. Od dawna. W końcu! W sensie od dawna mam remont. Gdzieś w sąsiedztwie. W końcu szukałam cię od kilku godzin. On nas nie lubi. Ach tak? Potrzebujesz mojej pomocy? Skąd wiedziałeś? No bo cię szukam. Znaczy, no bo mnie szukasz, no to chyba nie? Logiczne. Jeżeli szukasz mnie od tak dawna, to znaczy, że chcesz mnie o coś poprosić. No, tak. Mogłam mieć po prostu ochotę się z tobą spotkać. Mogłam mieć po prostu ochotę cię trochę pozaczepiać. Co? Może jednak to? O, dobrze. W końcu nie było cię tutaj przez kilka dni. Każdemu się zdarza zachorować, nawet mi. To coś poważnego? Szybko mi przeszło, a więc nie. Może trochę się przemęczyłem podczas koncertu? Na pewno. O co chciałaś mnie poprosić? Nie wiem, czy wiesz, ale Debra wróciła do liceum. Tak, Melania mi o tym wspomniała. Poradziła mi także, żeby za bardzo się do niej... Poradziła mi także, żebym za bardzo się do ciebie nie zbliżał. Oj, teraz wszyscy na mnie krzywo patrzą. Debra opowiedziała wszystkim niestworzone historie na mój temat. Dlaczego przyszłaś mi o tym powiedzieć? Opowiedziała mi, co się wydarzyło, zanim odeszła ze szkoły. Dlaczego to zrobiła? Nie miałam do niej zaufania, dlatego wyłożyła karty na stół. To bez sensu, ale dobra. Przez to twoja historia była do tego stopnia niewiarygodna, że nikt nie mógł w to uwierzyć. Z tego co widzę, to używa cały czas tego samego chwytu. Dokładnie. Dlatego zastanawiałam się, czy może nie mógłbyś mi pomóc ujawnić prawdy? Nathaniel? Zdajesz sobie sprawę, przez co przez nią przeszedłem. Wiesz, co to znaczy, gdy wszyscy cię nienawidzą za coś, czego nie zrobiłaś? Tak, od wczoraj. Jakie tu dramy idą, Boże. Dam ci dobrą radę. Jeżeli chcesz załagodzić sytuację, to ją i zignoruj. I olej wszystkich kretynów, którzy dali się zwieść jej trzepoczącym oczom. Jeżeli mają ochotę wierzyć w tej wstrętnej, tej żmii, to ich problem, a nie twój. Ale nie mogę tego tak zostawić i pozwolić jej wygrać. Nie pozwolimy jej wygrać. Ale ona już wygrała. O Boże, jakie to dramatyczne. Nathaniel, proszę cię, samej mi się nie uda. Nawet z moją pomocą ci się nie uda. Zapomnij o całej tej historii i zachowuj się dyskretnie. Będziesz miał okazję skupić się trochę bardziej na nauce. Nie, jestem po maturze, już mogę. Tak, ale jest jeszcze Castiel. Nie możemy pozwolić, aby znowu dał się nabrać. Jeszcze jeden powód za. To jedyna dobra rzecz w związku z powrotem tej Lafiryndy. Znowu da się nabrać, będzie miał za swoje. O, to takie okrutne, Nathanielu. Tak nie można. Jeju, musimy w końcu przejść ten odcinek, zacząć następny i to wygrać. Znaczy, bez spoilerów oczywiście. I nie próbuj mnie wciągać w nic, co ma związek z tą dziewczyną. Już wystarczająco dużo przez nią przeszedłem. Okej, poszedł sobie. Jeżeli chcę przyspieszyć tę sprawę, to muszę znaleźć nowego sprzymierzeńca. Tylko kto inny mógłby mieć powód, żeby nienawidzić Debry? Oprócz mnie i Nathaniela, to nikomu innemu się nie dała się we znaki. A może jednak? Ale za mnie idiotka Amber nienawidzi jej jeszcze bardziej ode mnie. Będzie moim sprzymierzeńcem. Tak, i to ten moment, kiedy popełniamy tę pierwszą decyzję, która ciągnie kolejne złe decyzje. Ta, jak przecież jakby w sensie, no bo wszyscy wiedzą, że Amber jest trochę niemiła i myśli tylko o sobie. I teraz wszyscy myślą, że my też takie jesteśmy, więc tak, sprzymierzanie się z Amber to jest dobry pomysł. Ratunku, przez ćwierć sekundy wydawało mi się, że Amber jest sympatyczna. No właśnie o to chodzi, że nie jest. Widziałeś Amber? Dobra osoba. Amber? Szukasz Amber? Tak? Stałaś się taka jak ona i teraz chcesz zostać jej przyjaciółką? Dokładnie o tym mówię, to jest zły pomysł. Nie, to nie dlatego. Skąd wiedziałeś? Naprawdę masz dziwne pomysły. Szczerze, znowu nie mam pojęcia. Nie wiem, w sumie... Nie, to nie dlatego, to jest takie... Skąd wiedziałeś, to jest takie wredne w sumie. Skąd wiedziałeś? Naprawdę masz dziwne pomysły? Próbujesz być sarkastyczna? No nie, właśnie to poprzednie było sarkastyczne. Chyba. Nie? Czy ja się na czymś nie znam? Zaraz, przepraszam, jakie jest nasze zadanie w tym momencie? Porozmawiaj... A, dobra, ogarniam. Tak, ogarniam. Ale gdzie może być Amber? Amber, where are you? O, widziałeś Amber? Nie pytaj wszystkich. O, Amber? Co się dzieje? Przestaną na nie patrzeć tak, jakbym była chora. Chciałam ją o coś zapytać. Co ci chodzi po głowie? Będę rozmawiać jedynie w obecności adwokata. Chciałam ją tylko poprosić o pomoc. Wrogowie moich wrogów są moimi przyjaciółmi. O, to jest dobre, ale on nas może za to znienawidzić. W ogóle, jak wygląda nasz lowometr? Moi znajomi? Chłopcy? Moje flirty, o Boże. Okej. A więc Nathaniel nas nienawidzi. Castiel nas lubi. Okej. Lysander nas kocha. Armin nas lubi. Kentin przestaje nas nienawidzić. Jest dobrze. Tak. Castiel jest wybrankiem serca, bo jeśli dobrze pamiętam, nadal wygrywa w naszej ankiecie na Facebooku. Zapraszam do głosowania. No dobrze, wróćmy moje odcinki, kontynuujmy. Jaka fajna ta. Co ci chodzi po głowie? Podoba mi się to, wrogowie moich wrogów są moimi przyjaciółmi. On od razu ogarnia, o co chodzi. Nie sądzę, że to działa w przypadku Amber. W sumie ja też nie sądzę, że to działa. To jest zły pomysł. Teraz, gdy zobaczyłam Debrę w akcji, stwierdziłam, że jest mniej okropna niż wcześniej. Bo Debra jest gorsza? Nie wiem, czy to dobry plan. Ale dalej pozostaje osobą próżną i niezbyt szlachetną. Debra z wyglądu jest sympatyczna i umie przechytrzyć innych o wiele lepiej niż Amber. W środku są do siebie podobne. Mimo wszystko spróbuję. Jeju, wzdycha. Biedny Lysander, co on z nami ma? Zakończyć dyskusję. Jeśli chodzi o naszą ankietę, Castiel nadal jest na pierwszym miejscu, chociaż tylko przewagą 1 punkta. Później jest Nathaniel, który ma, no tu ma 7, tu ma 6, bo 1 plus 5. Tu mamy 4, 3, 3. Lysander i Ken na tym samym poziomie. No i mamy Aleksego, ale no cóż. Tak, więc postaram się trochę zrobić, żeby mieć najwyższy levelometr z Castielem lub Nathanielem. Na razie ten Nathaniel mi najgorzej idzie. Ale ten, no, zobaczymy. Więc tak, zapraszam do głosowania jeszcze raz. Idziemy dalej. Musimy ją w końcu znaleźć. Where is she? Nie pytaj go o to, błagam, nie pytaj go o to. Widziałeś Amber? Nigdy nie zwracam na nią uwagi. Dlaczego jej szukasz? Chcę, żeby wyświadczyła mi przysługę. Czy ja cię wypytuję? Szczerze, ja bym postawiła na... Czy ja cię wypytuję? Tak, lubi nas. To mój tekst. Wiem, tylko się z tobą droczyłam. Jej. Nie powiedziałaś mi, czego chciałaś od tej żmii. Nic ważnego. Uważaj na to, co robisz. Możesz tego gorzko pożałować. To zabrzmiało strasznie. Tak. O nie, tylko nie ty. Chyba to Amber. Tak, to Amber. Nie widziałam cię przez cały dzień, a teraz musiałaś przyjść i wszystko zepsuć. Chociaż raz, cieszę się, że cię widzę. Ach tak? Myślałaś, że skoro byłaś złośliwa dla Debry, to nagle będę uważać, że jesteś super fajna? Dobrze wiem, że nic nie zrobiłaś. Wierzysz mi? Proste. Przed chwilą udawała, że płacze, a więc nie trudno było zgadnąć. Skąd wiesz, że udawała? Potrafię rozpoznać krokodyle łzy. To ja jestem inicjatorką tego konceptu. Na twoim miejscu nie chwaliłabym się tym. Nie no, czemu? No, to dlaczego mnie szukałaś? Potrzebuję twojej pomocy. Tak się nie zaczyna rozmowy z Amber. Aby raz na zawsze odpłacić się Debrze za to, co zrobiła. A co ja będę z tego miała? Satysfakcję z faktu, że Debra stanie się ofiarą swojej własnej gry? Myślę, że to jest fair enough. Mam już swój plan. Ach tak, jaki? Ta, bo ci powie. To ciebie nie dotyczy. To moja zemsta, a nie twoja. Ale razem będziemy silniejsze. Błagam. Zrozumiałaś, co do ciebie powiedziałam, czy nie? Nie potrzebuję cię, żeby zrobić, co mi się podoba. Nie mam przeciwko sobie całej szkoły. Mam przyjaciół, którzy mi pomogą i nie chcę mieć koło siebie takiej żmii jak ty. Ta. Żmije, Boże, co oni się tak na te żmije, biedne... Żmije ten, w sensie ja wiem, że są niebezpieczne, no ale błagam was. Żmije to gady i są pod ochroną. I są przeurocze. I nie można takich, no. Teraz, z powodu tej historii, twoje imię jest na ustach wszystkich uczniów i to działa na moją korzyść. A ja myślałam, że mogłybyśmy zawrzeć rozejm. Porozmawiamy o tym, gdy twoja obecność będzie mi niezbędna. Typowe. Ale prędzej wolałabym nosić stare ubrania swojej matki, niż poprosić cię o pomoc. Nie byłoby tak trudno ją torturować. Z czego się cieszysz? Spadłaś na samo dno, skoro prosisz mnie o pomoc. Super. To najdłuższa rozmowa, jaką z nią przeprowadziłam i kończy się tak samo, jak wszystkie poprzednie. Ach, no. O, Zakończono zadanie. Porozmawiaj z Amber. Nowe zadanie? Spróbuj wymyślić coś innego. Okej, to ma sens. Ty... Ups, nie jest zadowolony. O co cię przed chwilą poprosiłem? Prosiłem, żebym nie wkręcała cię w moją historię z Debrą? A ty idziesz od razu poprosić moją siostrę o pomoc? Ale to dotyczy twojej siostry, a nie ciebie. Wyluzuj, dopiero co nie mogłeś jej już znieść. Ale to dotyczy twojej siostry, a nie ciebie. Nieprawda. Oczywiście, że mnie to dotyczy. To moja siostra. Jej też się przez nią oberwało. A, przykro mi, nie wiedziałam. Do jasnej cholery, nic nie rozumiesz. Zachowaj spokój i nie próbuj szukać sprawiedliwości czy czegoś w tym stylu. Z góry przegrałaś, zrób sobie przysługę i odpuść. Nie. I tutaj zgadzam się. Zgadzam się z naszą bohaterką, bo nie odpuścimy. Nie dam sobą pomiatać. Ty zdecydowałeś się poddać, ale ja nie. Mam zamiar wszystkim udowodnić, że nie zrobiłam nic złego. To twoja sprawa, że stchórzyłeś, ale nie możesz mnie zmusić, abym zachowała się tak samo jak ty. Ostro poszło. Poszłam sobie, zanim zdążył coś odpowiedzieć. Dobrze mi to zrobiło, że wszystko wyszło na jaw, ale domyślam się, że jemu się to nie spodobało. Robię głupstwo za głupstwem. Tak. Dobra, lecimy dalej, co dalej? Wymyślimy coś genialnego. Zazwyczaj nie lubię czytać tego, co wypisuje Peggy w swojej gazetce, ale przyznaję, że tym razem powaliła mnie na kolana. O czym pisze? Poproś ją o gazetkę, to sama zobaczysz. A jeszcze tak niedawno wszyscy się do mnie uśmiechali. No... Trzeba skończyć czyta gazetę. Okej. Ja nie chcę wiedzieć. Iris, wyglądasz na przygnębioną... Zmienili Iris. O Boże, ale ma ładne oczy. Wyglądasz na przygnębioną. Chociaż wygląda jakoś tak krzywo. Nie wyglądasz zbyt dobrze. Wszystko okej. Czemu myślisz, że zazwyczaj jesteś uśmiechnięta? Dowiedziałam się, że jedna z moich przyjaciółek nie jest taka miła, jak myślałam. To każdego by przybiło. Przed chwilą nie była w takim stanie. Ciekawe, co się wydarzyło. Okej. Chcesz jeden egzemplarz szkolnej gazetki? O czym jest? No zgadnij! O koncercie i o szkolnych gwiazdach. Pisze o chłopakach i o Debrze. Gdy zaczniesz czytać, to nie będziesz mogła już przestać. Wzięłam jeden egzemplarz. Nie piszesz o Iris? Czemu miałabym o niej pisać? Przecież też brała udział w koncercie. Grała na basie. Nikogo to nie obchodzi. Potrzebujemy sensacji, a wszystkie oczy były zwrócone na chłopaków. Ale bez niej koncert w ogóle by się nie odbył. Nie patrz tak na mnie. Piszę to, co ludzie chcą przeczytać. Iris zrozumie. Biedna. Powiedz mi, Peggy, co robisz, gdy chcesz, aby ktoś ci coś wyjawił? Zachowuję się w taki sposób, aby dana osoba nie wiedziała, że wodzę ją za nos. A co? Tak tylko chciałam wiedzieć. Ale jeżeli chcesz mieć prawdziwe i pewne zeznanie, to możesz nagrać rozmowę z daną osobą. Nagrać? Tak jak w szpiegowskich filmach z mikrofonem za kołnierzem? Szpiegowanie to najlepszy sposób na zdobycie informacji. I masz taki sprzęt? Tak, chyba go widzisz, co nie? Mogłabyś mi go pożyczyć? No, z takim mikrofonem to spoko. Nie. Aha, okej. Ona chyba też ma do mnie pretensje. Sama sobie kupi taki sprzęt. Nowe zadanie. Porozmawiaj z Iris i kup dyktafon na bazarze. O, świetnie. Właśnie o tym mówiłam. Nie mam kasy. O, jak dobrze. Dyktafon. Kup. Jej. Nie jest tak źle. Wystarczyło nam. Lecimy dalej, co nie? Kontynuuj odcinek. Dobrze, a więc tak. Mamy pogadać z Iris. Ciekawe, czy jest w tym samym miejscu, co? O, jesteś smutna, dlatego, że nie napisano o tobie w gazetce, prawda? O mnie? Dlaczego ktoś miałby o mnie pisać? Chodzi mi o artykuł Peggy. Ach, o to nie szkodzi. Osoby, które są dla mnie ważne, wiedzą, że tam byłam i to jest najważniejsze. Nie poprosiłaś Peggy, żeby to zmieniła? Było za późno. Zdążyła już wydrukować wszystkie egzemplarze. Biedna Iris. Nic się dzisiaj nie układa. Miło, że się przejmujesz. To normalne. Bez ciebie koncert by się nie odbył. Nikt oprócz ciebie mi tego nie powiedział. Dziękuję. Och, można by powiedzieć, że urosłam trochę w jej oczach. Ojoj. No i znowu musimy się przejść. Mam już dyktafon i czystą kasetę. Będę mogła wszystko dokumentować. Strzeż się, Debro. Nadchodzę. Oj. 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 Widziałeś Debrę? Tak, najpierw szukaj jej. Okay. Najpierw Amber, teraz Debra. Co kombinujesz? Kombinujesz. Skąd wiesz, że szukałam Amber? Aleksy mi powiedział. Trochę się zaniepokoił. Wydaje mu się. Jest zbyt wrażliwy. Niech się lepiej zajmie swoimi sprawami. Wydaje mu się. Jest zbyt wrażliwy. Wydaje mu się. Ups. Chyba ma ku temu dobre powody. Zakończ dyskusję. W sumie. Znalazłeś Debrę? Jeszcze nie. Ale zaraz ją... Cześć, Debra. Już dawno nie widziałyśmy się na osobności. Nic nie powiesz? Przyszłaś znowu mnie obrazić? Mówi niewinnym głosikiem. Nie musisz udawać, jesteśmy same. No już, naskocz na mnie jeszcze raz. Ta. To właśnie tego się obawiam. Nie jesteś agresywna, prawda? Dobrze wiesz, że nie. Nie. Nic o tobie nie wiem. To, co o tobie myślałam, okazało się nieprawdą. Kurczę, domyśliła się czegoś, czy co? Co robisz? Tylko na ciebie patrzę. Jak ona to robi, że jednocześnie się uśmiecha i mówi takim przestraszonym głosem? Ach, nie zbliżaj się do mnie. O nie, tym razem ci się nie uda. Nie dam się wrobić. Chciałam wyjść z sali, gdy nagle się na mnie rzuciła. Upadłyśmy na ziemię. Wykorzystała okazję, aby wyciągnąć mi dyktafon z kieszeni i zatrzymać taśmę. Bierzesz mnie za idiotkę. Kurczę. Tak to się robi. Jak Sherlock Holmes. Trzeba było wziąć kilka dyktafonów kupić. Nie domyśliłaby się tego. Nikt by się nie domyślił. Bo to Sherlock Holmes to wymyślił. Nie wiem, czy oglądaliście. Genialna opcja. Tak, już wszyscy myśleli, że wszystko skończone, bo dyktafon, znalazł ten dyktafon, ale takie haha, ten Sherlock Holmes, takie nie, znalazł dyktafon, ale było kilka dyktafonów. To było genialne. Bierzesz mnie za idiotkę? Gdybyś wiedziała, ile już razy tacy idioci jak ty próbowali mnie przychytrzyć przy pomocy dyktafonu, wiem już, jak wykorzystać to na swoją korzyść. Przewinęła kasetę i puściła ją od początku. Słychać, że to ja się na nią rzuciłam, a nie na odwrót. O, gdybym chciała, to mogłabym cię dużo bardziej pogrążyć, ale dostarczasz mi sporo rozrywki, dlatego pozostaniemy przy lżejszych żartach. Jesteś podła. Dlaczego nie miałaś drugiego mikrofonu? Dyktafonu. Gdybyś trzymała się na uboczu tak, jak zrobił to nasz drogi Nathaniel, to nie miałabyś tych wszystkich problemów. Teraz wybacz mi, ja muszę pokazać Peggy pewne nagranie. Nie, oddaj, to moje! Popchnęła mnie tak mocno, że aż upadłam. Nie wchodź mi w drogę. Nie zdążyłam się podnieść, żeby ją zatrzymać. Poszła sobie. Czemu znowu wszystko obróciło się przeciwko mnie? Nowe zadanie. Dogoń Debrę, szybko. Ta. Widziałeś Debrę? Nie, a co? Ma coś, co należy do mnie. Przestań w końcu ją dręczyć. Muszę ją powstrzymać, zanim puści nagranie innym i to szybko. Ale nie rozumiem, przecież na tym... O, widziałeś Debrę? Była z Peggy na klatce schodowej, a co? O nie, tylko nie Peggy. Debra i Peggy dyskutują przy schodach. Peggy, poczekaj, to nie to, co myślisz. Ostatnio często to powtarzasz, bo to prawda. Zrobiła ci krzywdę? Jeżeli coś ci się stało, to musimy najpierw powiadomić dyrektorkę, zanim to opublikujemy. W przeciwnym razie wyrzuci mnie z gazetki. Dalej. Nie, wszystko gra. Sama zdołałam się obronić. Dalej. O Boże. Nie mogę już w to grać. Nie wytrzymam tego napięcia. Super, dzięki. Magdalena. Co ja bym zrobiła, gdybyś nie wyprawiała tylu głupot? Jeszcze mnie... Przepraszam. Jeszcze mnie obrażają. O, nie wierzę. O, nie wierzę. Mam focha na tą grę. Nie gram w to. Nie, proszę Cię. To wszystko przebiegło zupełnie inaczej. Ona wiedziała, że mam przy sobie dyktafon i wykorzystała to przeciwko mnie. Przecież to mój dyktafon. Jak to się... Ej, ale to bez sensu. W sensie... Debra przyniosła dyktafon, na którym jest to, jak ją atakuje, ale to jest mój dyktafon, więc tak, specjalnie nagrałam to, jak ją atakuje, bo randomowo nosiło, miałam przy sobie dyktafon. To ma sens. W ogóle dlaczego oni mnie obrażają? Przepraszam bardzo. Ta gra tak samo to robi, no. Jak można wykorzystać w ten sposób czyjś dyktafon? On nagrywa, co się dzieje i tyle. Ona jest strasznie przebiegła. Nie próbuj zostawać adwokatem. Nie uda Ci się obronić ani jednego klienta. Poszła sobie, zostałam sama z Debrą. Zawsze uwielbiałam Peggy, a Ty? Jesteś okropna. Co ja teraz zrobię? Chciałam jakoś naprawić sytuację, a teraz jest jeszcze gorzej. O, beznadzieja. Zaliczone. Zadanie dokoń Debry. Obrażam się na tę grę. Dobra, chyba mam dość. Czy to już jest koniec odcinka? Powiedzcie mi, że to koniec. Dlaczego jesteśmy dalej w 42%? To straszne. Mam już dość. Amber i koleżanki... Dobra, to już będzie koniec. Śmiejąc się, wyszły z toalety. Mają ze sobą wiadro. Co robicie? Nic, co by ciebie dotyczyło. Dlaczego chodzicie po szkole z wiadrem wody? Już Ci powiedziałam, że to nie Twoja sprawa. Przesuń się. Szykują jakąś zasadzkę, to pewne. Nowe zadanie. Spróbuj się... O Boże. Dlaczego? To jest właśnie to, czego w tym momencie nie powinnyśmy robić. Ach, Nathaniel. Ostatni raz, gdy z nim rozmawiałam, to powiedziałam mu, żeby spadał. Mniej więcej. Porozmawiaj z nim, zignoruj go. Szczerze nie wiem, bo... Zignorować go może na razie... To nie moja wina, że zachowuję się jak kretyn. Nie zrobię pierwszego kroku. Oj, oj. Dobra. Chyba nie jesteś dzisiaj w dobrym humorze. Nie ma mnie przez 2 dni, a gdy wracam w szkole panuje istny burdel. To normalne. Chciałabym, żeby wszystko było jak wcześniej. Trzeba było się nie kłócić z innymi. Ile razy mam Ci powtarzać? Ja nic nie zrobiłam. I Ty akurat powinieneś o tym wiedzieć. Ja nic nie wiem, nie było mnie tutaj, żałuję tego. Mam wrażenie, że wszystko potoczyłoby się lepiej, gdybym był tutaj w momencie, gdy pojawiła się Debra. Dlaczego tak myślisz? Chyba wydaje jej się, że wszystko jest jak dawniej, ponieważ wszyscy ucieszyli się na jej widok, podczas gdy w głowie Castiela musi się teraz naprawdę wszystko gotować. Dopóki nie rzucisz się znowu w jej ramiona, to wszystko będzie okej. Ale... O. Musisz z nią pogadać, może odejdzie. Cieszę się, że zachowałeś trochę zdrowego rozsądku. Nie mam pojęcia. To jest takie... Zastanawiam się w C albo A. To jest takie... Ale to jest w stylu Castiela trochę. Spróbujmy. O! Rzucę się jej w jej ramiona, tylko to Ci przyszło do głowy. Nie ma takiej opcji. To o wiele bardziej skomplikowane niż Ci się wydaje. Twój mały móżdżek tego nie pojmuje. A więc jaki jest Twój problem? Nie wiem. Zakończ dyskusję. Typowa kobieta. Dobra, nie. Nieważne. Ale tak jakoś... Poszły na pierwsze piętro. Ja nie mam jak tego nie robić, no. To samo idzie. Poszłam za nimi. Starałam się być jak najbardziej ostrożna. Tam są, obok okna. Poczekaj, aż będzie przechodzić i dobrze wyceluj. Postawiły wiadro na parapecie i czekała, aż ktoś wyjdzie na dziedziniec, aby wylać wodę. Tam jest, wylewaj, powstrzymaj je, pozwól im działać. W końcu i tak wygramy z Debrą, więc może je powstrzymajmy. Przestańcie! Do jasnej cholery, zostawisz nas w końcu w spokoju. Na kogo chcecie wylać to wiadro? Na tę małą żmiję, która odważyła się tu wrócić, a tobie nie dała się mnie... A tobie nie uda się mnie powstrzymać. Wylała wodę przez okno, usłyszałam plusk i krzyk. Zbliżyłam się do okna, aby oszacować szkody. Genialny pomysł. Ta mała, wstrętna... Debra była mokra od stóp do głów. Nie, przysięgam, że to nie ja, to Amber. Tak. Ale Amber i jej durne koleżanki już dawno zwiały. Co się dzieje? Debro, dlaczego jesteś cała mokra? Dalej. Wyjdź z tego okna. Bledo śmierdzi jak woda z kibla. Dalej. Ktoś jest na górze. O mój Boże, wszyscy się na mnie patrzą. Muszę natychmiast zniknąć. Dlaczego jest... Ta gra jest głupia i nie chcę w to grać. O Boże. Wyjdźmy do piwnicy, zostańmy tutaj na wieczność. Wieczność. Tak. Jej misja. Tak. No dobrze, tak. Ale przepraszam. Dlaczego oni mówią po moim imieniu? To głupie. W sensie, o co chodzi? Jestem Spektra. Dlaczego? Co? Co tu się popsuło? Jakie to denerwujące. O, profil. Ściana Spektra. A, jak mądrze, jak fajnie mamy. Okej, edytuj. Aha. Moje konto? Pseudonim? Dziękuję. Okej. Wow, nie o to mi chodziło. Co tu się stało? Czy ktoś mi tutaj coś pozmieniał? Dziękuję. Okej, to jeszcze raz, sorry, już kończymy ten odcinek, naprawdę. O, dziękuję. Spektra jest proszona o wstawienie się, dobra, już wiem o co chodzi, o wstawienie się w pokoju nauczycielskim. Spektra jest proszona o wstawienie się natychmiast w pokoju nauczycielskim. To głos dyrektorki, mam przechlapane. Nowe zadanie, idź na korytarz. Jestem na korytarzu. Dyrektorka tupała nogą ze zdenerwowania. O, nowa pani dyrektor. Obok przemokniętej Debry. Ale ten obrazek chyba wstawię sobie na tapetę po prostu. Śmieszy cię to? To nie byłam ja. Przyznaję, że wygląda to dość zabawnie. Masz wytłumaczenie na to, co się właśnie stało? Ja, proszę pani, to nie moja wina. Byłam w złym miejscu, o złej porze i jak zwykle. Bzdura! Ciągle mnie prześladuje, odkąd wróciłam do szkoły. To nieprawda, jest wręcz przeciwnie. Prześladuje? Debro, mówisz poważnie? Nie, proszę jej nie słuchać. To nie do ciebie mówiłam, ale Debra opowiedziała wszystkim, co się wydarzyło dzisiaj. Nigdy bym nie pomyślała, że jesteś zdolna do czegoś takiego. Jestem zmuszona powiadomić o tym twoich rodziców. Dostajesz nagany, a teraz wyjdź stąd natychmiast. Trzeba było nie wchodzić dzisiaj spod kołdry. No, wróć na korytarz. Chyba się załamie. Ty, Castiel, co? Twój mózg jest chyba na poziomie 3-latka, skoro robisz takie żarty. Mogłaś tym wiadrem zrobić jej krzywdę, serio. Naprawdę jesteś taka pusta? Ja, to nie byłam ja. A więc wiadro samo wypadło przez okno, nie kpij ze mnie. To Amber, jej koleżanki. Dużo tekstu. To moje ostatnie ostrzeżenie. Uspokój się, albo obiecuję ci, że gorzko tego pożałujesz. Zostaw wszystkich w spokoju. Debra jest tutaj, bo ma dla mnie niepowtarzalną propozycję. Tak, wiemy. A przez te twoje cyrki, które wyprawiasz, odkąd się tutaj pojawiła, nie mogę się skoncentrować i podjąć decyzji. Nie sądziłem, że jesteś zdolna do takich zagrywek tylko po to, żeby pozbyć się dziewczyny, w której widzisz swoją rywalkę, albo nie wiem co jeszcze. Ale poczekaj, właśnie... Nie, ja nic nie zrobiłam. Muszę mu wszystko wytłumaczyć. Nowe zadanie, poszukaj Castiela na klatce schodowej. Gdzie jest klatka schodowa? Tutaj. Castiel, poczekaj. Przyrzekam ci, że ja nic nie zrobiłam. Gdybyś tylko chciał mnie wysłuchać, to od razu byś wszystko zrozumiał. Debra tobą manipulowała i chce zrobić to ponownie. Wrobiła mnie w tę historię, abym nie wchodziła jej w drogę. Castiel, bardzo cię lubię. Nie chcę, żeby znowu cię wykorzystała. Błagam cię, uwierz mi. Spadaj. Proszę. Zjeżdżaj natychmiast. Nigdy więcej się do mnie nie odzywaj. Zapomnij, że istnieje i nie zbliżaj się do osób, które są mi bliskie. Ale... Chciałam tylko ci pomóc. Chciałam, żeby wszyscy zrozumieli, żeby nikt mnie nie nienawidził za coś, czego nie zrobiłam. Chciałam tylko, żeby prawda wyszła na jaw i ty... Zobacz ilustrację. No tak. Kretyn. Uciekłam. Mamy iść do liceum. A przyrzekłam sobie, że nie będę płakać. Spektra, wszystko w porządku? Nie, w ogóle. Castiel przed chwilą powiedział mi, żebym się nigdy więcej do niego nie zbliżała. On... Może był tylko zdenerwowany. Nie, mówił na serio. To straszne. Dzisiaj wszystko jest jeszcze gorzej. A ja chciałam, żeby wszyscy w końcu zrozumieli, jaka Debra jest naprawdę. Uspokój się. Nie doprowadzaj się do takiego stanu. Ale Castiel... Chodź. Wyciągnął ramię i mnie przytulił. Znajdziemy jakieś rozwiązanie. Obiecuję. Zobacz ilustrację. O, jaka ta ilustracja jest brzydka. Ale to słodkie, że Lysander nas przytula. Pozwolił mi płakać na swoim ramieniu do momentu, aż się uspokoiłam. Słyszałam bicie jego serca. O, lepiej ci? Tak, trochę. Dobrze, cieszę się, że to słyszę. Teraz chciałbym, abyś mi wyjaśniła tę historię z kubłem wody. Ach, Amber chciała jej wylać na Debrę, ale ja nic nie zrobiłam. Nawet chciałam ją powstrzymać. Rozumiem. Kolejny raz pozory były przeciwko tobie. Naprawdę nie mam szczęścia. To się zmieni. Nie martw się. A teraz chcę, żebyś mi obiecała, że już nie będziesz płakać. Nie lubię patrzeć, jak jesteś w takim stanie. Masz taki ładny uśmiech. Dziękuję. Jeżeli następnym razem powiem ci, zrób wszystko, aby wpaść w tarapaty, to będziesz unikać kłopotów, bo właśnie o to cię poprosiłam. Och, Rozalio, chciałam tylko ci pomóc i wszystko poszło nie tak. Właśnie widzę, nie tylko dostałaś nagana, ale także za kulisami tworzy się liga antyspektra. Dałaś czadu. Wiem. Naprawdę tworzy się taka grupa? Dalej. Trochę przesadzam, ale mam za to wiadomość, dzięki której odzyskasz uśmiech. Mam plan, jak przechytrzyć Debrę. Nawet się nie zorientuję, że coś się szykuje. Co to za plan? Może pójdziemy w jakieś spokojniejsze miejsce. Nie będziemy przecież o tym rozmawiać na korytarzu. Okej, chodźmy. Brawo, zakończyliśmy odcinek 16. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zakończ odcinek. Zacznij kolejny odcinek. Odkryj plan Rozalii i zrób wszystko, aby pokonać Debrę. Dobrze, dziękuję ludzie. Skończyliśmy ten trudny okres w naszym życiu. Skończyliśmy kolejny odcinek. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe tej długiej przerwy. Mam nadzieję, że teraz przejdę trochę i do Eldarii, i do Słodkiego Flirtu, i do studiów Słodkiego Flirtu. Ojoj, dużo tego mamy. Tak czy tak, dziękuję za oglądanie, za to, że ze mną jesteście i do zobaczenia. w następnym odcinku Słodkiego Flirtu w liceum. Nie wiem, czy muszę to teraz powtarzać, no bo albo Słodkiego Flirtu w studiu, w sumie, czemu nie?